mamy takie równanie. Żeby rozwiązać takie równanie, to po pierwsze sobie je przypiszę, a po drugie, ponieważ stoi przed nawiasem 2x do potęgi trzeciej, to należy pomnożyć. Czyli przepisuję na początek. I mnożę to razy to i to razy to. Najwięcej błędów popełniacie na znakach, najwięcej błędów popełniacie przy mnożeniu potęg, w związku z tym zwróćcie na to szczególną uwagę. Czyli 2x do trzeciej razy x do trzeciej. Przepisuję sobie dwójkę, bo dwójka mnożona razy 1 to jest po prostu 2. X do potęgi trzeciej razy x do potęgi trzeciej to jest x do potęgi szóstej, bo potęgi dodajemy przy mnożeniu. I teraz 2 razy minus 4 to minus 8. Uważnie, bezpiecznie, żebyście nie pomylili się na znakach. X do potęgi trzeciej razy x do potęgi czwartej, dodawanie potęg, czyli 3 plus 4, a więc 7. I przekładamy liczbę z tej strony, bo pamiętajcie, że zawsze strona jedna musi być stroną wyzerowaną, zawsze wtedy, gdy liczymy tego typu równania. I teraz jak wykonujemy? Szukamy wspólnych x-ów, może liczb. Co możemy wyciągnąć? Patrzymy. Przed nawias. Co jest wspólne? Co mogę wyciągnąć? Więc tutaj pokażę Wam ten sposób rozpisywania. Można go robić, ale nie trzeba oczywiście. Pomiędzy nimi stoi razy i zapisuję 6 takich x-ów, bo do potęgi 6 oznacza weź 6 takich x-ów. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Odjąć 8 razy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 takich x-ów i odjąć 3 razy 5 takich x-ów. Jak umiecie bez tego? Jak najbardziej róbcie bez tego. I teraz będę wyciągać z każdego z tych kawałków, czyli tu powstał kawałeczek, bo plusy i minusy oddzielają kawałeczki, w których coś możemy robić. I teraz w tych kawałeczkach możemy wyciągać, szukać tego, co jest takie samo dla wszystkich tych trzech kawałeczków. Czasem się to robi tylko dla dwóch, ale to bardzo zależy od tego, jakie to będzie równanie. W naszym przypadku 3, w związku z tym wyciągamy z wszystkich trzech. Patrzymy. Stąd wezmę x-a, stąd wezmę x-a i stąd wezmę x-a. Mogłabym na tym zakończyć, ale zobaczcie, jeszcze trochę x-ów mi zostało. W związku z tym jeszcze tego wezmę, jeszcze tego jednego i jeszcze tego. Ale jeszcze mam. No dobrze. To jeszcze tego, tego i tego. No ale jeszcze mam. To jeszcze tego, jeszcze tego i jeszcze tego. Ale jeszcze mam. To jeszcze tego, jeszcze tego i jeszcze tego. No i byście mogli powiedzieć, że możemy jeszcze stąd x-a pociągnąć i stąd, ale wtedy tu już tej ostatniej liczbie nie ma. W związku z tym na tym zakończę. Ile ich mam? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Skoro pięć, to jest x do potęgi piątej. I tak też już zapiszę. X do potęgi piątej, czyli ten niebieski zamienił się w ten sposób, że to jest nasz x do potęgi piątej. I teraz do nawiasu trafia to, co pozostało bez niebieskiego koloru, czyli to, co pozostało na żółto. W związku z tym wpisuję 2 z x-em. Odjąć 8. Ale my już wiemy, że 2x takie, czyli x razy x daje nam x do potęgi drugiej. Odjąć 3, zamykam nawias i wszystko to było równe 0. I znów przypominam sobie sposób, co dalej zrobić. Dalej to jest coś takiego. Jeśli mamy iloczyn równy 0, czyli mnożenie, i równe jest 0, to albo pierwszy będzie równy 0, albo drugi będzie równy 0. I w ten oto sposób możemy rozwiązać dalej nasze równanie. Czyli po prostu zapisuję, że x do potęgi piątej jest
równy 0 lub cały mój nawias 2x minus 8x kwadrat minus 3 jest równe 0. Jak rozwiązuję? No co do potęgi piątej? Da mi 0, no tylko 0. W związku z tym ten pierwszy jest gotowy. Teraz ten drugi, to musimy sobie przypomnieć metody rozwiązania i się okazuje, że tu trzeba policzyć deltę, bo jest to równanie kwadratowe. A w równaniach kwadratowych mamy tak. I teraz odpowiednio wybieramy literki A, B i C. A to to, co stoi przed x kwadrat, czyli ósemka. Nie ósemka, pamiętajcie, razem ze znakiem, czyli minus ósemka. B to to, co stoi przed x, dwójka. A C to to, co stoi bez x, bo tutaj C nie ma x, czyli minus trójka. Podstawiamy do wzoru. Na deltę. I mamy b do kwadratu, czyli 2 do kwadratu. Minus 4 razy a to minus 8 w nawiasie obowiązkowo, bo ujemną liczbę musimy zapisać w nawiasie, żeby oddzielić znaki. I teraz wykonujemy. I teraz tu najczęściej popełniacie błąd. Więc pamiętajcie, że taki wolno stojący minus odznacza kawałki. Czyli w tym kawałku mam 2 do drugiej. Czyli 2 razy 2. A więc 4. A w tym kawałku mam minus, minus, minus. Czyli... No, 3 minusy dają nam minusa. Tu najlepiej w ten sposób to wykonać. I teraz 4 razy 8 i razy 3. Ile nam to wyjdzie? Musimy sobie albo policzyć w głowach, albo na kalkulatorze. 32 razy 3, czyli mamy 96. Oj, coś przycisnęłam i wskoczyły mi tutaj znaki. Ale to nie miało tak być oczywiście. Czyli minus 96 daje mi, i uwaga, od czwórki odejmuję 96. 4 złote w kieszeni, 96 długu. To znaczy, że jak oddam te 4, to jeszcze w długu pozostanie tyle. Ponieważ delta jest ujemna, czyli mniejsza od zera, to jest brak rozwiązań tego równania. Czyli rozwiązaniem tak naprawdę jest tylko x równy 0. Tak już skrótowo, po prostu tyle. Usunę wszystko z tablicy i pokażę kolejny przykład. Mam kolejny przykład. I teraz, no, jak widzicie, jest pewnie dla wielu z Was dużo, dużo trudniejszy, a wcale tak nie jest. Jest oczywiście kilka metod na wykonanie takiego zadania. Pierwszym ze sposobów, który można tutaj użyć, to jest po prostu pozbycie się mianownika, czyli pomnożenie wszystkiego, a więc obu stron przez liczbę 3, żeby się pozbyć tej trójki. I co wtedy będzie? 3 razy. Cały ten ułamek równa się 3 razy x do trzeciej. Bo pamiętajcie, że obustronnie to wykonujemy. I tutaj te trójki nam się skrócą. Zobaczcie, już ich nie ma. Czyli mam x do potęgi czwartej minus 4x do potęgi trzeciej jest równe 3x do potęgi trzeciej. To był pierwszy sposób. Drugi sposób to jest zapisanie tego ułamka w postaci takiej, że po obu stronach otrzymamy ułamek. Czyli x do potęgi trzeciej dzielone na 1, bo pamiętajcie, że każda liczba, jak występuje, możemy zapisać, że jest dzielona przez 1, nawet jeśli jest to 0. Nie ma różnicy. I tutaj następuje mnożenie na krzyż, czyli tę stronę, która tu jest, mnożę przez tę stronę. Natomiast tę stronę, która tu jest, mnożę przez tę stronę. Czyli mnożenie na krzyż w ten sposób, przez ten sposób. I co uzyskuję? No to mnóżmy.
Najpierw sobie pomnożę te niebieskie. X do czwartej razy 1 to jest x do czwartej. Minus 4x do trzeciej razy 1 to jest minus 4x do trzeciej. Wszystko równa się 3 razy x do trzeciej, czyli 3x do trzeciej. I zwróćcie uwagę, że po obu stronach mam dokładnie to samo równanie. Czyli czy sposób pierwszy, czy sposób drugi, nie ma to kompletnie żadnej różnicy. W związku z tym, jak już tu jestem, to już przepiszę tak jak jest. I co muszę wykonać tutaj? No oczywiście muszę się tu nie pozbyć którejś z rzeczy, a której, no myślę, że już powinniśmy wiedzieć. Przekładamy na drugą stronę. Na drugą stronę przekładamy ze względu na to, że potrzebujemy, aby strona była zerowana. Czyli x do czwartej minus 4x do trzeciej minus 3x do trzeciej jest równe 0. Czyli mamy x do czwartej minus i mamy x do trzeciej, czyli jakby cukierki i cukierki. Mam minus 4 i minus 3. To łącznie minus 7. X do trzeciej. A takie coś już myślę, że umiemy robić, prawda? Czyli to jest wyłączenie wspólnej rzeczy, którą się uda tutaj wyciągnąć. Czyli tutaj są 4x. Odjąć 3. No to co? Mogę wyjąć sobie stąd 3, to i stąd 3. Co mi w takim razie zostaje? X minus 7, prawda? Czyli x do trzeciej wystawiam przed wszystko, a w nawiasiku zostaje mi tyle. Czyli, uwaga, znów ten wzór. Czyli tam było tak, że a razy b równe 0 to a równe 0 lub b równe 0, tak? I w ten sposób będziemy mogli wykonać dalej. No to wykonujemy. X do trzeciej równe 0 lub x minus 7 równe 0. Czyli tu x równe 7 przekładamy na drugą stronę, bo to jest równanie liniowe, czyli nie zostaje w tej postaci, nie liczymy delty, bo delta liczymy wtedy, gdy jest druga potęga. A tu potęgi drugiej nie ma. No i oczywiście z tego x jest równe 0. W związku z tym otrzymaliśmy, że rozwiązaniem jest x należący do zbioru 0, 7. Takie dwa elementy wchodzą do naszego zbioru. To wszystko, jeśli chodzi o ten film. Dziękuję bardzo.